Naszkicuj wykres funkcji f od x równa się pierwiastek, a pod pierwiastkiem jest 0,5 x i od tego wszystkiego odejmujemy 1. Dobrze, więc zrobimy to w następujący sposób. No, wybierzemy sobie parę punktów z dziedziny tej funkcji, parę punktów x, obliczymy wartość funkcji w tych punktach, naniesiemy te punkty do naszego układu współrzędnych, a następnie zastanowimy się, jak połączyć te punkty, aby otrzymać no, w miarę jakoś tam przybliżony dobrze ten wykres funkcji f od x. Więc zacznijmy od dziedziny. No, dziedziną tej funkcji tu mamy pierwiastek. Prawda? Pierwiastki możemy wyciągać z liczb nieujemnych, czyli to, co pod pierwiastkiem, musi być dodatnie, czy też nieujemne. Czyli 1,05 x musi być większe, równe 0. No, dzieląc czy mnożąc przez 2 obie strony, otrzymujemy x większe, równe 0. Czyli dziedziną naszej funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste większe, równe 0. No i teraz może zrobimy taką tabelkę. Tu będzie x. Tu będzie f od x, prawda, dane tym wzorem. No i zostawiłem jeszcze miejsce na środkową kolumnę, a to dlatego, że no, gdybyśmy tak tutaj wybierali po kolei x równe np. 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, to pod pierwiastkiem dostalibyśmy takie liczby np. jak 1, 2, 3, no to pierwiastek z tej liczby jest dosyć niewygodny do oznaczania w takim przybliżonym naszym wykresie, więc zrobimy to tak, żeby to, co pod pierwiastkiem, było kwadratem liczby całkowitej. Czyli tutaj zrobimy taką dodatkową kolumnę i w tej kolumnie wpiszemy kwadraty kolejnych liczb naturalnych i stąd to będzie 1 druga x, czyli x tutaj to będzie 2 razy to, co w tej kolumnie, no a tu będzie wartość naszej funkcji. Więc może rozpocznijmy od tutaj od zera, czyli jeżeli 1 druga, prawda, 0,5 to jest 1 druga, czyli jeżeli 1 druga x jest 0, to x jest też 0. I f od x to jest pierwiastek 0 minus 1, czyli minus 1. Potem weźmy 1 druga x to jest 1, wobec tego sam x będzie 2. I mamy pierwiastek z 1 minus 1, czyli 0. Dobrze, następny kwadrat pełen to jest 4. Wobec tego samo x jest 8. I tu mamy pierwiastek z 4 minus 1, czyli 2 minus 1, zatem 1. No, po 4 następny pełen kwadrat to jest 3 do kwadratu, czyli 9. Wobec tego x jest 18. I tu jest pierwiastek z 9 minus 1, czyli 2. No i może jeszcze 1 to jest 16, kolejny pełen kwadrat, to jest 4 do kwadratu, czyli x to jest 32, a tu mamy pierwiastek z 16 minus 1, czyli 4 minus 1, czyli 3. No dobrze, to teraz nanieśmy nasze punkty do układów współrzędnych. Spójrzmy, że ten układ jest, no, ma inną skalę na osi pionowej, inną na osi poziomej, a to dlatego, że inaczej by nam było bardzo trudno to narysować. Zobaczmy, że tutaj x się zmieniają od 0 do 32, a wartości funkcji zaledwie od minus 1 do 3, czyli jakby rozpiętość x jest 8 razy większa niż rozpiętość wartości y, prawda? Ta funkcja dosyć wolno się zmienia tutaj, wobec tego dlatego tak tutaj jest ta skala narysowana. Czyli to nie jest prawdziwy kształt tego wykresu, tylko taki trochę zdeformowany właśnie przez ten nierównomierny dobór jednostek na poszczególnych osiach. No dobrze, czyli tak. X jest pierwszy punkt. X jest 0, f od x jest minus 1. Czyli to jest ten punkt. Na wykresie zaznaczmy. Następny punkt to jest x jest 2, f od x jest 0. 2 to jest w połowie między 4 a 0. Czyli tu jest 2, 0. Następny punkt jest 8, czyli tu i wartość funkcji w punkcie 8 jest 1, tak? Czyli to będzie gdzieś tu. Potem jest 18, czyli 12, 16, tu jest 18, a tu jest gdzieś 18,
I wartość funkcji w 18 jest 2, czyli to będzie gdzieś tutaj. No i jeszcze mamy 32 i wartość funkcji jest 3. Czyli 32 i wartość funkcji Znaczy to są nasze punkty. No i teraz jakoś te punkty musimy połączyć. No i pytanie, jak je połączyć? Czy łączymy je raczej liniami, odcinkami, czy raczej w jakiś inny sposób? No i żeby na to pytanie odpowiedzieć, to zastanówmy się może, czy wiemy, jak ta krzywa jakoś wygląda. Więc napiszmy jeszcze raz równanie tej krzywej, prawda? To jest y równa się pierwiastek. No jedna druga x, to może tak napiszę, x przez 2 minus 1. Teraz tak, jeżeli do obu stron dodamy 1, no to będzie tak, po lewej stronie będziemy mieli y plus 1, to jest pierwiastek z x przez 2. I teraz obie strony podniesiemy do kwadratu, czyli y plus 1 do kwadratu równa się x przez 2. Teraz mnożąc obie strony przez 2 otrzymujemy takie równanie. X równa się 2 razy y plus 1 do kwadratu. No dobrze, i to jest równanie kwadratowe, czyli to jest, gdyby to było, pomyślmy chwilę o takiej krzywej, y równe 2 razy x plus 1 do kwadratu, no to wiemy, że to by była parabola, prawda? No a tu jest też parabola, tylko że ona jest położona. Czyli kształt tej krzywej, dokładnie rzecz biorąc, to nie jest cała parabola, tylko połówka tej paraboli. Czyli wykres tej funkcji będzie połówką paraboli, tylko że ona jest właśnie położona w ten sposób. Czyli wiemy, że to będzie parabola. Wobec tego spróbujmy to narysować tak, jakbyśmy rysowali parabolę. Czyli tak, tu jest jej wierzchołek, prawda? Więc ona jakoś idzie jakoś tak. No. Nie jest to, no jakoś tam, o, coś takiego, prawda? W każdym razie nie są to, nie powinny to być odcinki. Zresztą nie jest tak łatwo narysować odręcznie parabolę. No jakoś to tak. Tak to mniej więcej wygląda. No i zwracam uwagę jeszcze, że ten wykres jest zdeformowany nieco przez nierównomierny dobór jednostek na obu osiach układów współrzędnych, no właśnie po to, aby ten wykres uczynić bardziej czytelnym.